W naszym społeczeństwie jest wiele osób niepełnosprawnych, jednak ich obecności nie zauważamy. Nie ma ich po prostu na ulicach i w miejscach publicznych, gdyż większość czasu spędzają w domach. Zadanie wyrwania ich z czterech ścian i zintegrowania z resztą społeczeństwa wzięły na siebie gminy, ale też najróżniejsze fundacje i stowarzyszenia. Pracują w nich asystenci osoby niepełnosprawnej. Asystentem osoby niepełnosprawnej od 3 lat jest Paweł Ciupa, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Tutaj znalazłem ogłoszenie, gdzie rodzice dziecka z zespołem Aspergera poszukiwali instruktora pływania i w ten sposób nawiązałem współpracę z moją obecną fundacją oraz rozpocząłem pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej i zarazem jako instruktor pływania. Teresa Piołunowicz pracuje w fundacji pomagającej osobom niepełnosprawnym. Sama ma dorosłego syna z autyzmem, który korzysta z pomocy asystenta. Czego ja już nie mogę z racji na bieg jeździć z nim na rowerze, bo po prostu ja za nim zupełnie nie nadążam. Lidia Einenkiel jest z wykształcenia psychologiem. Skończyła kurs asystenta osoby niepełnosprawnej. W ramach tego kursu przeszłam przeszkolenie w Synapsisie, to jest Fundacja na rzecz osób z autyzmem. Asystent osoby niepełnosprawnej ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego. Pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności. Przy osobach z zaburzeniami społecznymi jak autyzm, rolą asystenta jest włączanie tych osób w naturalne środowisko. W przypadku dzieci jest to szkoła czy przedszkole. Mogą być to zajęcia ranne w szkole, w szkołach lub przedszkolach specjalnych, podczas których pomagamy dzieciom w trakcie edukacji. Asystent uczestniczy też w zajęciach pozaszkolnych, a także w aktywnościach sportowych, lekcjach pływania czy jazdy na rowerze. Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje ze specjalistami odpowiadającymi za prawidłowy rozwój dziecka. Pracując w szkołach specjalnych oraz w szkołach z klasami integracyjnymi, jestem w stałym kontakcie z psychologami, z logopedami oraz z osobami, które prowadzą integrację sensoryczną. Początki w tej pracy są zwykle trudne. Pierwsze dni, pierwsze miesiące pracy były dla mnie dosyć szokujące, dziwne, ponieważ zetknąłem się z nowym środowiskiem, zetknąłem się z dziećmi niepełnosprawnymi, a do tego potrzeba zdecydowanie innego podejścia niż do pracy z dorosłymi, niż z osobami dobrze funkcjonującymi. To nie jest praca dla osób niecierpliwych, nieempatycznych i nieodpowiedzialnych. Ważne, by się nie brzydzić, bo osoba niepełnosprawna może wykonywać wiele kłopotliwych czynności. Potrafi dłubać w nosie, potrafi jakieś kręcenia, wiercenia. No, potrzebne są też osoby, które mają pewną siłę charakteru. Nie podporządkowują się drugiej osobie, tylko mają pewne takie cechy. Z jednej strony empatię, a z drugiej trochę cech przywódczych, żeby jednak potrafiły wspomóc tą osobę. Niepełnosprawność jednego członka rodziny, zwłaszcza dziecka, wpływa na organizację życia całej rodziny. Tak, i od tego jestem, tak, żeby móc nie tylko pracować z dzieckiem, ale tak naprawdę również pomagać rodzicom, ponieważ jeżeli osoba niepełnosprawna ma zorganizowany plan zajęć, wtedy również rodzina może funkcjonować prawidłowo. Kontakt z osobą niepełnosprawną, zwłaszcza dzieckiem, nie jest łatwy. Zdarza się, że asystent sam potrzebuje wsparcia. Mamy pomoc z wielu stron, także ze strony rodziców, i te problemy wtedy stają się dużo, dużo prostsze do rozwiązania. Praca asystenta, choć trudna, przynosi wiele satysfakcji. Bo to się czuje, że się komuś pomaga i to daje taką pewność siebie. Największym sukcesem, jaki możemy odnieść, jest zadowolenie ze strony dzieci oraz rodziców, a także jakby świadomość, że specjaliści widzą,
w nas osoby, dzięki którym dziecko notuje progres. Ta praca bardzo silnie wpływa na postrzeganie świata i charakter osób, które ją wykonują. Wiem, że jestem osobą dużo bardziej cierpliwą i dużo bardziej, w znacznie większym stopniu rozumiejącą, na czym polegają niepełnosprawności oraz jak to wygląda tak naprawdę od kuchni i z jakimi problemami borykają się dzieci oraz rodzice takich dzieci. By dobrze wykonywać pracę asystenta osoby niepełnosprawnej, potrzeba kilku istotnych cech. Należą do nich zdolności komunikacyjne, empatia, cierpliwość, wytrzymałość, siła fizyczna. Aby móc pracować jako asystent osoby niepełnosprawnej, trzeba zdobyć niezbędne wykształcenie. Formy kształcenia: szkoła policealna 1 rok, kwalifikacyjny kurs zawodowy, wymagane wykształcenie średnie. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się jedną kwalifikację składającą się na ten zawód. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienioną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Asystent osoby niepełnosprawnej znajdzie pracę w publicznym i niepublicznym systemie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Możliwości zatrudnienia: ośrodki i domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje, stowarzyszenia, zawody pokrewne, opiekun medyczny. Jedną z najbardziej znanych osób niepełnosprawnych jest fizyk i kosmolog Stephen Hawking. Ciekawostka. Gdy miał 21 lat, lekarze zdiagnozowali u Stephena Hawkinga stwardnienie zanikowe boczne, przewidując, że będzie żył jeszcze 2-3 lata. Hawking ma dziś 73 lata, ale choroba doprowadziła do niemal całkowitego paraliżu uczonego, który komunikuje się ze światem za pomocą syntezatora mowy. Pomimo tak zaawansowanego inwalidztwa, Hawking pozostaje aktywny naukowo oraz w życiu publicznym. Wykłada, gości w programach telewizyjnych. Na motywach jego życiorysu powstał w 2014 roku nominowany do Oscara film Teoria wszystkiego.